So today. Więc dzisiaj. If you want to know about Ganoderma. Jeśli chcecie się dowiedzieć o ganodermie. You must know why we get sick. Musicie wiedzieć, dlaczego chorujecie. Human age is 120 years old. 120 years old, human age. We live 120. Ludzie żyją 120 lat. But why we can't reach 120 years old? Ale dlaczego nie możemy osiągnąć tego wieku? It's because of diseases. Jest to spowodowane chorobami. You look at the health problem today. Bo jeśli popatrzymy na problemy ze zdrowiem dzisiaj, everywhere in the world is the same. Wszędzie na świecie jest tak samo. Cardiovascular disease is number one killer. Pierwszym zabójcą są choroby układu krążenia. Cancer number two. Drugim rak. And in Malaysia it's the same. Heart disease is number one killer. W Malezji jest tak samo. Główną przyczyną zgonów są choroby serca. Cancer number two. Drugą przyczyną rak. And of course in the West like America. I oczywiście na zachodzie jak na przykład w Ameryce. They face the same problem. Wszyscy stoją przed tym samym problemem. So when you have to find the solution, you must know the cause. Jeśli chcemy znaleźć rozwiązanie, musimy znaleźć przyczynę. You look at the food we eat today. Jeśli popatrzymy na jedzenie, które dzisiaj jemy, full of toxins. Jest pełne toksyn. You can see our crops is full of pesticides. Widzicie, że nasze uprawy są pełne pestycydów. And of course the farmers use commercial fertilizers. I rolnicy używają komercyjnych nawozów. Commercial fertilizers not only give you toxins. Dają one nam nie tylko toksyny. It affects the nutrients in the crops. Ale też wpływają na wartości odżywcze upraw. For example. Na przykład. My grandmother's time. W czasach mojej babci. When we eat a bowl of spinach. Kiedy zjedliśmy miskę szpinaku. We can get an iron. For the day. Mogliśmy dostać dzienną dawkę żelaza. But today you need 70 bowls of spinach to get amount of iron. Ale w dzisiejszych czasach, żeby uzyskać tę samą ilość żelaza, powinniśmy zjeść 70 misek szpinaku. So you can see that we are facing malnutrition. Więc widzicie, że stoimy w obliczu niedożywienia. Although we eat enough food. Mimo iż jemy tak. W czasach starożytnych, kiedy mieliśmy kurczaka, it took about 6 months to grow. Trzeba było czekać około pół roku, żeby on urósł. But today, 21 days, you can get a chicken. Ale dzisiaj w ciągu 21 dni możemy dostać dorosłego kurczaka. It's because of the growth hormones. Jest to spowodowane hormonami wzrostu. Not only that. Nie tylko tym. It contains a lot of antibiotics. Zawierają też dużo antybiotyków. Same thing with our cow. To samo dotyczy wołowiny. The milk. Mleka. You name it. Most of the food we eat today, actually we can't eat. Szczerze mówiąc, większość jedzenia, które my spożywamy w dzisiejszych czasach, nie powinniśmy. But we have to live. We need food. Ale potrzebujemy jedzenia, żeby żyć. Now the next problem is we are eating too much cooked food. Kolejny problem jest to, że jemy za dużo gotowanego jedzenia. During those ancient time, w czasach starożytnych, when there was no fire, gdy nie było ognia, those people in the caves, they eat meat raw. Ludzie, którzy żyli w jaskiniach, spożywali wszystko surowe, nawet mięso. And they eat raw fruits and vegetables. Surowe warzywa i owoce. And those other food is filled with a lot of enzymes. I ten rodzaj jedzenia jest pełen enzymów. That's why you see ancient time those people live longer. Dlatego w czasach starożytnych ludzie ci żyli dłużej. But today we eat a lot of cooked food. Ale w dzisiejszych czasach jemy bardzo dużo przygotowanego. Dusimy. And we grill it. Grillujemy. We're losing all the enzymes. Tracimy wszystkie enzymy. Not only that, when we grill the food, it can develop carcinogen. Jeśli na przykład grillujemy mięso, może też stwarzać związki onkogenne. Yeah, the carcinogen can cause cancer. Tak, może to powodować raka. Another problem today we are facing, we are lack of green food. Kolejnym problemem w naszych czasach jest to, że spożywamy za mało zielonego jedzenia. You go to most of the restaurants today. Jeśli pójdziemy do większości restauracji, they put some green food as garnishing.
używają zielonego jedzenia jako dekoracji. They make your food looks beautiful. Sprawia, że nasze jedzenie wygląda pięknie. You can eat your meal. Możemy zjeść nasz posiłek. But you love your green. Ale zostawiamy to zielone. We are eating too little green food today. Jemy w dzisiejszych czasach jemy za dużo zielonego jedzenia. Another problem is. Kolejnym problemem jest. We have irregular eating habits. Że mamy nieregularny cykl odżywiania się. We're supposed to have our lunch at 12 o'clock. Powinniśmy jeść obiad o 12. Well, you're too busy. You're too busy. Ale jesteśmy zbyt zajęci. Maybe you have lunch at 3 o'clock. Może jecie o 3. Or maybe you have a dinner at 10 o'clock at night. Może jecie obiad o 10 w nocy. These irregular eating habits is going to cause problems. Takie nieregularne spożywanie posiłków będzie powodowało problemy. And the other thing is eating too much. Kolejnym problemem jest jedzenie za dużo. Eating too fast, you're not chewing. Za szybko, nie żujemy. Of course, this is going to cause a lot of intestinal problems. Wszystko to spowoduje oczywiście dużo problemów trawiennych. Our gastrointestinal region is the most important organ for immune system. Nasz układ trawienny jest najważniejszym układem dla naszego systemu odpornościowego. It has been named the second brain in our body. Nazywa się go drugim mózgiem w naszym ciele. Due to poor eating habits, ale ze względu na złe nawyki żywieniowe toxins in the food, i toksyny w jedzeniu, this problem can cause, it's called leaky gut syndrome. Może to powodować syndrom zespół. Tak, problem generalnie gastryczny. And then of course we lack of enzyme for digestion. Wtedy nie mamy enzymów trawiennych. And we have friendly and unfriendly bacteria outlines. I bakterie przyjazne, nieprzyjazne są poza równowagą. Another problem is lack of exercise. Kolejnym problemem jest brak ćwiczeń. Because today people they will tend to enjoy their life in front of television. Ponieważ w dzisiejszych czasach ludzie wolą spędzić swój czas przed telewizorem. Sitting in front of computer to do work. Pracując przed komputerem. Yes. So the problem of obesity. Problem otyłości. That causes a lot of problems. Powoduje dużo problemów. And of course for convenience. I ze względu na udogodnienia. Cars. Mamy samochody. Escalators. Schody ruchome. Lifts. Windy. And even those rich people, they have those escalators in the house. I bogaci ludzie mają takie windy domowe. So nobody want to move. Nobody want to exercise. Nikt nie chce się ruszać, nikt nie chce ćwiczyć. Our pH should be 7.25. Współczynnik pH naszego ciała powinien wynosić 7.35. So of course, our body will try to balance the pH for you. Oczywiście nasz organizm będzie sam starał się odzyskać równowagę. By regulating the pH, regulując współczynnik pH, we will lose calcium. Wtedy będziemy tracili wagę. And of course, when your body is too acidic, what will happen? Ale gdy nasz organizm jest za bardzo zakwaszony, co się wtedy dzieje? Not only you're losing your calcium, nie tylko tracimy wapń, your blood cells. Nasze komórki krwi. You have red blood cells and platelets in the blood. W krwi mamy płytki krwi oraz czerwone krwinki. It can become clustered together, joined together. Mogą się po prostu ze sobą zacząć sklejać. And if you don't exercise, i jeśli nie ćwiczymy, this blood, thick blood will settle down in your inner part of your blood vessels. I wtedy takie właśnie posklejane krwinki będą tworzyły zatory w naszych krwiach. And the blood vessel lose its elasticity. I w ten sposób nasze naczynia krwionośne tracą swoją elastyczność. When it lose elasticity, a kiedy je utracą, the blood vessel become hard. Wtedy stają się twarde. Why people have a lot of high blood pressure today? Dlaczego ludzie mają teraz dużo nadciśnienia? Why people have stroke? Dlaczego ludzie mają zawały? It's due to the hardening of the blood vessels. Jest to spowodowane twardnieniem naszych krwionośnych. You can look at this. This is a balanced pH of the blood. Na tym obrazku przedstawiony jest pH w równowadze. It's just like the aquarium.
Jest to jak akwarium. The water is clear. Woda jest czysta. The fish is very happy, is swimming. Rybki są bardzo zadowolone, pływają. But if your blood is very good pH, jeśli nasza krew ma bardzo dobre pH, then your cells is very happy. Wtedy nasze komórki są bardzo zdrowe. Because the oxygen will flow to the cells. Ponieważ wtedy tlen będzie docierał do komórek. The nutrients will go to the cells. Wartości odżywcze będą docierały do komórek. And immune cells will go to the cell to protect the cell from cancer. Tak samo jak komórki odpornościowe, które będą broniły. And the toxins here will be removed. A toksyny będą usunięte. Then, if the cells is healthy, więc jeśli komórki są zdrowe, the organ is healthy, organ jest zdrowy, system is healthy, cały organizm jest zdrowy, then we have natural healing abilities to enjoy longevity. I wtedy mamy normalny stan, żeby cieszyć się długowiecznością. However, jednakże, most of us, większość z nas, have this problem. Ma ten problem. Our blood is sticky. Nasza krew robi się coraz gęstsza. Due to the food we eat. Ze względu na jedzenie, które spożywamy. We eat too much meat. Jemy zbyt dużo mięsa. We have stress. Jesteśmy zestresowani. So when your blood is sticky, it's just like the aquarium. You pour a bucket of mud in it. I wtedy nasza krew robi się gęsta i wygląda jak akwarium, do którego wrzuciliśmy wiadro błota. What will happen to your cell? Co się stanie z naszymi komórkami? The blood is sticky. Krew jest gęsta. It will block your small blood vessels. Zablokuje małe naczynia krwionośne. And oxygen will not go inside. I nie będzie tam docierał tlen. Nutrients will not reach the cells. Wartości odżywcze idą tam do komórek. Immune cells cannot reach the cells. Jak i komórki odpornościowe. And if there any cancer on this part. I więc jeśli w tej części pojawi się rak. Your immune cells cannot destroy. Nasz układ odpornościowy nie jest w stanie go zniszczyć. And of course, accumulation of toxins in the cells. A i oczywiście zgromadzenie toksyn w komórkach. Will make this part of the cells have a chance to have cancer. Sprawi, że z tych so although we are healthy, you think we are healthy. Więc mimo że myślicie, że jesteście zdrowi. We have to start to take action. Musimy zacząć działać. Today. I dzisiaj. I'm delighted to see all so many of you here. Cieszę się, że widzę was tyle tutaj. Because I find that prevention is very important. Ponieważ uważam, że zapobieganie jest bardzo ważne. When you have the knowledge. Jeśli macie wiedzę. You will have the wisdom. Będziecie mieli mądrość. In DXN. W DXN. The burning fire in my heart. Ogień płonący w moim sercu. Is to teach people. Sprawia, że chcę uczyć ludzi. How to become healthy? Jak być zdrowymi? I have been traveling around Europe for 5 years. Od 5 lat podróżuję po Europie. I always appeal. Zawsze jakby apeluję. To all of you. Do wszystkich. We are weaving a network. Budujemy sieć. Of ganoterapii. Produktów ganoterapii. To help mankind. By pomóc ludzkości. That mission in my heart. That mission. Ta misja w moim sercu. Is the burning fire in me. Jest siłą mnie napędzającą. I never stop talking about ganoderma. Nigdy nie przestaję mówić o ganodermie. And I hope. I mam nadzieję. Today. Że dzisiaj. We will build a big network in Russia. Zbudujemy dużą sieć w Warszawie. And today when you go out of this door. I że dzisiaj, gdy wyjdziecie przez te drzwi. You are going to be a good ganotherapy to help mankind. Będziecie dobrymi ganoterapeutami, żeby pomagać innym. So today you have to remember. Musicie dzisiaj zapamiętać. The 5 main pillars of wellness in Ghana. 5 głównych filarów ganoterapii. So this and give you the solution. To są rozwiązania. Now, what's important? Pierwszym ważnym. The products that can balance the pH. Produkty są, pierwsze ważne są produkty, które mogą przywrócić równowagę. We have codipine. Kodrypina. We have morinzi. Morinzi. We have spirulina. I spirulina. And all these when you take it on the daily basis. I wszystko to, jeśli bierzemy, spożywamy to codziennie. For example, after a heavy meal.
na przykład po dużym posiłku. I'm happy to see so many ladies are here. Cieszymy się, że wiele kobiet. So when you're preparing a nice meal for your family, gdy przygotowuję posiłek dla rodziny, don't forget to serve your family members. Nie zapomnij, żeby podejść rodzinie. Especially your darling husband. W szczególności kochanemu mężowi. And the children. I dzieciom. A glass of cordy wine. Szklanki cordy wine. And morinzi. I morinzi. In the glass you can put 20 ml cordy wine. Do szklanki możemy dodać 20 ml cordy wine. And morinzi. I morinzi. So after they enjoy the meal. Tak więc po posiłku. You give them the beverage. Dajemy im ten napój. And not only you help them to digest the animal proteins. Nie tylko pomaga to w strawieniu białek zwierzęcych. It will make the food less acidic. I sprawia, że nasza krew jest mniej kwaśna. Our spirulina is the most alkaline food on earth. Spirulina jest najbardziej alkalicznym pożywieniem na ziemi. The next important pillar of ganoterapii. Kolejny ważny filar ganoterapii. Now, just now I said when your blood is acidic. Przez chwilę powiedziałem, że jeśli nasza krew jest zakwaszona, it's going to block the blood vessels. Będzie blokowała naczynia krwionośne. Now, when someone has a heart problem. Jeśli ktoś ma problemy z sercem, they have a blockage. Mają blokadę. Yeah. And of course, doctor will give them blood thinning medication. I oczywiście lekarze będą podawali środki na rozrzedzenie krwi. Yes, the blood thinning medication can make the blood less sticky. I rzeczywiście sprawia, że krew jest rzadsza. But it cannot remove the blockage. Ale nie jest w stanie usunąć tych zatorów. That's why from my experience. Dlatego ze swojego doświadczenia. I have a lot of patients with heart case. Mam wielu pacjentów z problemami z sercem. With hypertension, high blood pressure. Z nadciśnieniem. Or even diabetes. I nawet cukrzycą. Due to the sticky blood environment. Ze względu na gęstą krew. Eventually they end up with cancer. Skończyli po prostu z rakiem. And one of them. Jeden z nich. Is my father. Jest moim ojcem. After the stroke. Po zawale. He was diagnosed to have prostate cancer. Zdiagnozowano jego raka prostaty. I'll tell you about my father's story later. Opowiem wam jego historię później. So the most important product to remove the blockage. Najważniejszym produktem, który usunie zatory. We have RG. Jest RG. And cordyceps. I cordyceps. It will clean the blood vessel. Oczyści naczynia. On a daily basis. Codziennie. And I have many patients who are supposed to go for surgery because of the bypass of the heart. Znam wielu pacjentów, którzy mieli mieć przeprowadzony zabieg bypassów. But after taking Ganoderma for some time. Ale po braniu Ganodermy przez jakiś czas. They're healthy. Są zdrowi. They don't have to go for heart surgery. Nie musieli iść na ten zabieg. And of course, the third important function of these ganoterapii is enhanced immune system. Trzecią ważną funkcją ganoterapii jest wzmocnienie systemu odpornościowego. All these products contain polysaccharides. Wszystkie te produkty zawierają ganosilium, spirulina and lion's mane. I jadrzewa. The polysaccharides can enhance the immune system very rapidly. W związku z tym zawarte w nich mogą zwiększyć wydajność tego układu. I give an example. Podam wam przykład. In Malaysia we have a very dangerous virus. A w Malezji mamy bardzo niebezpiecznego wirusa. It's called dengue fever. Nazywa się śmiertelną gorączką. The patient will have fever. Pacjent będzie miał gorączkę. And then the virus will attack the micro blood circulation. I wtedy wirus atakuje mikronaczynia. And patient will lose platelets. I po prostu pacjent zaczyna krwawić. And they can end up bleeding inside. I zaczyna się krwawienie wewnętrzne. There is no medication to treat this dangerous virus. Nie ma na tego wirusa nie ma żadnego lekarstwa. However, I always give them ganosilium. Jednakże zawsze daję im ganosilium. 10 capsules every hour. 10 kapsułek co godzinę. And after 8 hours, it's 80 capsules. I po 8 godzinach wszystko jest
And I can see the result, the patient, the platelet count started to rise from 30, it will increase to 50, then 80, and normal is 300. I po 8 godzinach wszystko zaczyna się poprawiać, liczba płytek krwi zwiększa się z każdą chwilą i potem wraca do normalnego poziomu. So you can see, when we're in need, we want something to enhance the immune system very fast. Więc jeśli jesteśmy w potrzebie, potrzebujemy czegoś, co wzmocni nasz układ odpornościowy bardzo szybko. And of course another example is patients who are having cancer. I oczywiście kolejnym przykładem są pacjenci, którzy chorują na raka. They went through chemotherapy. Przeszli przez chemoterapię. Chemotherapy kills cancer. Zabiła ona komórki raka. But it also killed the immune system. Ale osłabiła też układ odpornościowy. So when my cancer patient, they are having chemotherapy. Więc gdy moi pacjenci przechodzą przez chemoterapię, I give them lots of ganasilin. They take 60 capsules. Daję im dużo ganasilin, biorą 60 kapsułek. And they take about 40 spirulina. I biorą około 40 spirulin. And they even take 60 lion. I biorą nawet 60 tych grzyw. And with the result. I widać rezultat. I can see patient going through the chemotherapy without problem. I widzę, jak pacjenci przychodzą przez chemoterapię bez żadnych problemów. The blood result is normal. Wyniki krwi są normalne. And they're suffering lesser effects of the chemotherapy. I mniej jakby dosięgają ich efekty chemoterapii. So this is called enhanced immune system. I można to nazwać wzmacnianiem układu odpornościowego. But I receive a lot of emails from Europe. Otrzymuję dużo e-maili z Europy. Oh, if you enhance immune system too fast, I'm having autoimmune disease. Can I take this product? Dostaję wiele maili, które ludzie pytają, że jeśli mam chorobę autoimmunologiczną, czy mogę brać to? They said the immune system raised too strong is bad for you. Więc odpowiadam, że zbyt silny układ odpornościowy też nie jest dobry. This is wrong. To jest źle. Ganoderma is an immune modulator. Ganoderma jest modulatorem. Immune modulator means it will do the balancing. Znaczy to, że zajmie się równowagą. Yeah, for people, for example, poor immune system, they're prone to infection, okay, they enhance the immune system. Tak więc u ludzi, którzy mają osłabiony układ odpornościowy i są jakby narażeni na infekcję, podwyższy to ich zdolność układu odpornościowego. For people like allergies. Dla ludzi takich jak alergicy. Or you say it's hyperactive immune system. Lub ludzi, których system odpornościowy jest zbyt aktywny. But this kind of amount will balance the immune system. So we treat a lot of allergy cases. I ganoderma sprawi, że równowaga zostanie przywrócona i też pomagamy w ten sposób pacjentom. So you remember? Ganoderma is immune modulator. Że ganoderma jakby zajmuje się równowagą układu odpornościowego. It will do balancing. Zajmie się przywróceniem równowagi. Another important pillar is it increase the body oxygenation. Kolejnym ważnym filarem jest zwiększenie ilości tlenu w organizmie. Oxygen is very important in our body. Tlen jest bardzo ważny w naszym organizmie. Ganoderma contains organic demine. Organic demine is a type of nutrient. Ganoderma zawiera pewien składnik odżywczy. Yes. It can increase the oxygen in the body. Który zwiększa ilość tlenu w organizmie. And of course, cordyceps and lysine. I cordyceps i wygrzywa. It improves the blood circulation, also it will enhance oxygen in the body. Wspomagają cyrkulację krwi i zwiększają ilość tlenu w organizmie. So this product is very good for people with lung problems. Więc te produkty są dobre dla ludzi z problemami sercowymi. Heart problem. Płuca. And even, of course, athletes. For sportsmen, footballer. I z artetyzmem dla ludzi, którzy uprawiają sport. So it's a good product for them. Są to dobre produkty nich. But however, for you and me. Jednak dla nas. Our body is acidic. Nasze organizmy są zakwaszone. We lack oxygen. Brakuje nam tlenu. If you don't supply enough oxygen.
oxygen, jeśli nie dostarczymy odpowiedniej ilości tlenu, we will be at risk of cancer. Będziemy zagrożeni rakiem. So all of us need this product. Więc wszyscy z nas potrzebują tych produktów. And of course, what about this will increase our stress resistance. Wszystko to zwiększy naszą odporność na stres. So that we are able to cope with our stress. Więc będziemy mogli się lepiej radzić z naszym stresem. Have you tried Arji? Czy próbowaliście Arji? It's bitter. Jest gorzkie. It's bitter because it contains tritopine. Jest gorzkie, ponieważ zawiera tritopinę. Yeah, tritopine. And that will be able to enhance our stress resistance. Która jakby wzmacnia naszą odporność na stres. Of course, spirulina. Spirulina. It will supply all the nutrients, especially the B complex. Zapewni nam wszystkie wartości odżywcze, w szczególności witaminy z grupy B. So it is able to help us to cope with our emotions. Więc pomaga nam radzić sobie ze swoimi emocjami. And morinzi. I morinzi. Morinzi is very good to enhance our happy hormones. Morinzi podnosi poziom hormonów szczęścia. Yeah. Actually, we can exercise and make our body, you can naturally produce happy hormones. Więc możemy ćwiczyć i naturalnie nasze ciało będzie wtedy produkowało hormon szczęścia. Have you heard of laughter is the best medicine? Czy słyszeliście o tym, że śmiech jest najlepszym lekarstwem? So in the family we should start laughing. Więc w naszych rodzinach powinniśmy się coraz więcej, jak najwięcej śmiać. We will... Let's do this! Even you don't laugh happy, even you don't laugh happy, the laughter may make your body produce happy hormones. So next time in future, we'll start greeting everyone with laughter. Okay? Okay. Więc śmiech powoduje, że w naszym organizmie rośnie ilość tego hormonu szczęścia i dlatego też powinniśmy widać wszystkich uśmiechem. I oddechem. Okay? So now, with all the bitters, okay? Now, revision, okay? Teraz sobie powtórzymy. Number one. Pierwsze. Gynotherapy, balance the pH. Zrównoważyć współczynnik pH. Number two. Drugie. Improve blood circulation. Poprawić cyrkulację krwi. Number three. Po trzecie. Enhance immune system. Wzmocnić układ odpornościowy. Number four. Czwarte. Increase your oxygen level in the body. Zwiększyć poziom tlenu w organizmie. Number five. I pięć. Stable emotion. Ustabilizować nasze. With this type of body environment. Co? With this type of body environment. I z tym rodzajem naszego środowiska w organizmie. Your cells, your body cell is happy. Nasze ciało jest szczęśliwe. Then the organs is happy. Organy są szczęśliwe. The system is happy. Cały organizm jest zadowolony. So when your body is balanced, kiedy nasze ciało balanced, so our natural healing abilities. Tak więc kiedy nasze ciało osiąga równowagę, odzyskujemy nasze jakby naturalne właściwości regeneracyjne. You can eliminate a lot of diseases. Możemy w ten sposób eliminować dużo chorób.